Nieplanowany wjazd, chociaż było zabawnie. I jeżeli chcecie obejrzeć sam filmik z wyciągania, pomijając montaż z rozrusznika i orka ogródka, to zapraszam Was na 8 minutę tam z haczykiem. Dodam w opisie. Siemanko, dzisiaj wymiana rozrusznika w ciapku. Tutaj mam nową sztukę, starą już zdjąłem, niestety już zdjąłem na jesieni. Ten rozrusznik już mam też od jesieni, miałem go montować, ale już zima była, także już nie chciałem się dubać. Szkoda też, że ciapek tu stał, bo by wjechał wtedy pod wiatr, ale plandeką go przykryłem i przezimował. I co? Mam ten nowy rozrusznik, już zdjąłem sobie ten plasticzek tutaj, tą osłonkę, no, według mnie jest niepotrzebna na razie. Stary rozrusznik jest tu, wymieniłem w nim Bendix, ale niestety to nie był Bendix, prawdopodobnie szczotki siadły na nim. Przyczyną był, co jest taką przyczyną? Bendix działa, wyrzuca, ale nie kręci. Tak samo tutaj, wyrzuca tą zębatkę. O, tutaj co jest ta zębatka, ona wyrzuca ją, no i na tym się kończy. Nie skakuje na wieniec. I postanowiłem wymienić rozrusznik, zobaczymy czy wymiana coś pomoże, także ja się biorę za montaż. Nie będę pokazywał tego partactwa, co ja to będę robił, ale zaraz zobaczymy, czy mi się uda. I jak mi się uda, to przepalimy ciapka i może pojedziemy przeorać ogródek i zobaczymy, jak tam sytuacja z tamtym polem. Czy coś się ubiło, gnietło, przegniło, ta trawa zaorana. Zobaczymy. Dobra, ja tu kręcę i zaraz się widzimy. Dobra, 20 minut później założyłem, już nawet klucze rzuciłem, założyłem akumulator, sprawdziłem czy dyga, w sensie rzeczy i moc, napięcie, no jest ok. O, jeszcze tylko ten plasticzek muszę znaleźć, bo się iskrzy z bezpieczników, bo wkładałem nowe bezpieczniki, bo dzisiaj pokupowałem, mi się stare popaliły gdzieś chyba przy próbie kręcenia tym starym rozrusznikiem i tak niestety wyszło, jak wyszło, że nie wyszło wcale. Zakładam tę obudówkę na bezpieczniki, żeby mi się to nie iskrzyło. Damy mu na pompie jeszcze. Zobaczymy, czy zadziała, zagada dziadziuś. Po zimie, ostatni raz palony w październiku. Na początku jeszcze jakoś, jak była ta pogoda. Widzicie, wyjadę nim, to od razu na myjkę. Dobra. Szybko kręcący, zobaczymy jak kręci. Siadamy za... zasiadamy za stery. Gaz w podłogę. I kręcimy. A, zadygał, ale kręci ten rozrusznik, matko boska. Damy mu jeszcze na... Damy mu tu jeszcze na pompie paliwa. Z dwa dychnięcia. A widzicie, ja nie oszukuję, kurna. Jak nie był palony od października, tak nie było. A mamy marzec. Pół kurde roku. Prawie, dziadziuś. Spokojnie. Dostaniesz miodu. Ach, tylko się ociepli trochę, to... Zobaczymy teraz. Nie chcę zadygać. Ciężko ma. Dam mu na pompie. Dam mu na pompie. Mogłem bez odprężnika, ale widzicie, odprężnik założony, a i tak kręci. Rzyga wodą, bo stał na dworze. No i zapalił, ale chlapie, skurczybyk. Zachlapie całą maskę. Jest, dziadziuś, jedziesz na myjkę zaraz. Żeby na kamerę mi nie chlapło. Dostało się trochę wody tłumnika. O, morcze, ale uwalony. Już, matko boska. Dobra, umyję się go. Przepalimy go trochę zaraz. O, jak rzyga wodą, da mu się kurna miodu, to od
spalił. Naładowania cały czas nie ma, nie wiem czemu się świeci. Dobra. Ta pompę włączy. O. Teraz ten wąt włączył chyba. Do pługa. Nawet nie trzeba nie zregulować, wszystko wchodzi tak jakby było robione ostatnio. Dobra. Tego tygodnia mówią w sobotę 13 stopni, to słońce, że wiosna nadciąga. Dobrze był ten śnieg. Zboże nie zostało porażone na szczęście, to jest dobrze. Także trzeba się cieszyć. Zardzewiały pług, to trzeba go odrdzewić. Też nie pomalowałem, nie zakonserwowałem i tak. Podnosi. Widać, że gdzie nie gdzie już się robi zielono. O, tu będzie takie troszkę place są. No jest tej pleśni śniegowej troszkę. Ale to jest żadna ilość tak naprawdę. Boże, jest ładnie przezimowało. No to czekam aż ruszy, jak na tą pogodę lepszą. O, jedziemy na to pole. Gdzie pogoda smutna niestety. Zaczepionym pługiem od razu. Jedziemy tu, dotąd jest zboże. Pyk. Zobaczymy od razu jak, czy mokro, czy sucho. Może się nie zakopiemy. Gdy tata nie patrzy, a mówił, nie wjeżdżaj, bo mokro. Jeżdżę wjechał. I siadł, nawet nie wiadomo kiedy. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tylko, że jechałem, o, tu sobie jechałem. I tu nagle było chlup. No i wtopa pierwsza w sezonie, no i dziękuję. Nie liczona, bo tam gdzie? Tam dalej przejeżdżałem, czy widzieliście przez koło trzy krzaczków elegancko suchutko, a mówię tu przejadę. No i nawet nie wiem kiedy wpadłem. O Jezus, Stachu jedzie, będzie akcja ratunkowa, wyciąganie. I tak, dobrze, że jest pług, to się zapiera na pługu i na moście już się zaparła. Zobacz, siedzi całkowicie. Jak my ją wyciągniemy? To jest pytanie. Dobrze, chociaż kręci ładnie teraz, o, zobaczcie. Zobaczcie jak dyga chociaż. Pyk. No, ze strzała. Rozrusznik petarda. No ale nic, się nie poradzi. Siadła na moście. Boję się, że nie wyciągniemy jej, kurna. Będzie trzeba lecieć po łopatę. I łopatą tu kopać w dół, albo po koparkę. Nie no, trzęsiona to pójdzie. Sprawdzimy tylko tu teren, czy da się tu zaparkować z tyłem i ją. Nie no, tu jest elegancko, to pójdzie. No nic, czekamy, zobaczymy. Czekamy aż Stachu podleci. Słuchaj, trzęsiony, a tu Stachu wysłał relację. Jadę na pomoc! Od Cieczą, C360! Jedzie na pomoc od Cieczą, C360! No, dawno się zremowało. Kurde, ale macha z przodu, jakby normalnie V8 było. Masakra, kurwa, panowie, ratuj to. Człowiek głupi to ma. Nie sprawdził i wjeżdża. Można sobie chociaż pogdywać o własnym życiu. I tyle wam powiem, widzowie, że wam co powie, to wam powiem, ale wam powiem, że dziękujemy za wszystkie subskrypcje ostatnio, bo tam ładnie co? Ładnie idzie w tym miesiącu, od tego roku, o. A, ma wygar.
ładnie idzie w tym roku. Dużo łapek pod filmami, wyświetleń. Dziękujemy wam za to bardzo. Nie mówimy tam co widzimy, prosimy o łapkę, bo to głupio, bo tam chcecie to dacie, nie to nie. My robimy po prostu kanał dla was, żebyście oglądali. I mamy też pamiątkę na przyszłość. Jak mamy pamiątkę na przyszłość, jak to będzie, jak to się robiło za młodu, jak się miło za dużo czasu. No, dzieciom będziemy pokazywać naszą pamiątkę. A może i one będą kręcić, zobaczymy. Zobaczymy czy pójdzie. Ale kurna, cykam się trochę. Żeby nie wyjdzie gorzej jak Stachu, to wjedzie przez ten i będzie chlub. To będzie trzeba po case'a dzwonić i to pana Bogusia. Ajajajajajajajaj. Dobra, będzie chyba, co? Widzisz, tu jechałem normalnie? Tu normalnie jechałem, a tu nagle chłopie plum. Chociaż kurwa odpala normalnie teraz. U mnie też to spada. Pójdzie od razu. Pójdzie od razu. Co? Gasi spad? U mnie też się to gówno wykręca. Założyłem to nowe, a tu cały wypada ta aparaturka. Co? Tam przyjeżdżałem z drzewa, nie? I zobacz, tu jechałem, tu jest elegancko, a tu nagle chłopie chlub. No zaznaczem chyba, nie? Dojdzie? Chyba dojdzie. Jak nie, to zapługa. Powinno dojść. Chłopie. Kurwa, jeszcze portki im pękły w kroku. Zobacz, co się dzieje. Dobra, nie pokazuj. No mówię ci. Ale musiał mielić jeszcze. No przymieliłem teczko. Ale zobacz, chłopie, jak on siedzi tu. Trzeba go zostawić chyba. Aż wyschnie, nie? Zrobiłem. Chodzi? Chodzi, chłopie, zobacz, jak kręci na szybko. Pali teraz lub. Oj! Dałeś mu na blokadzie? No nie dałem, bo się nie da włączyć. Jak Rusek, nie? No mówię ci, siła. No i co robimy? Dawaj, biegaj do góry ile się da. Gdzie do góry? Jak już ponad górę jest. Tu woda jest. Dobra, panie. Tak, w imię ojca. Zobaczymy co będzie, mam nadzieję, że linki nie urwie. Blokadę załącz! A, dygnął trochę, dygnął! Kurwa! Poczekaj, depnę linkę. Na blokadzie? Ja pierdolę. No kurwa. Ja pierdolę, ale żem się spierdolił. Wstałeś po tę łopatę chyba. No i co mi łopatę zrobić? Podkopiemy i aż wyjdzie. No, się... Ale a dziapek? Zobaczymy, podkopie się poruszyło go trochę. No parę centymetrów. Tu mam linkę taką dłuższą. Tak. Wiesz o co chodzi. A zesztukować ją z tą Bogusiową? A Bogusia, żeby tam stała się jednostka, no, to pójdzie. To starczyłoby. Dygnę jeszcze ciapkiem do tyłu, może pójdzie. Próbuję blokadę zapiąć, kurwa. Ale to bagno. O.
miał być odcinek. Miał być odcinek z kopania ogródka, zarania ogródka, kurwa. Kurwa. Próba generalna numer 1. Akcja. Zobaczymy, czy się uda. Człowiek łopatą. Pójdzie. Blokuje, wiesz? Tył. O. Jeszcze raz. No, wysysają powoli. Ja do tyłu? No. I przód szybko. Co zrobiłeś ostatnio? Pad pedał w podłogę, ale nie pamiętam. Nie działa. Kurwa, wypierwa się. Tu trzeba odkopać, może pójdzie. Wtedy pójdzie, bo lewe koło idzie. Dobra, możesz próbować. Czekaj. Czekaj chwilę. No, dawaj. Szybszym biegiem, Deczko? O, dwa koła ciągną. Dobra, stop, stop, stop. Bo już kurwa piasek wyszedł z ziemi. Poczekaj. Czekaj. Chyba po Rafała zadzwonić, żeby przyjechał, się wyciągnie pierwciapkę trzęsione i... Nie wyjdzie. Zadzwonię po Rafarze, przyjechał już. Bo to nie ma sensu. Zajebiemy się tą łopatą, a... Bo to jest pole minowe. A Rafał się pyta, bardzo się dzisiaj... Nie, tak trochę. Zobaczmy to. Dobra, musi tam. No nie ma, nie ma opcji, no bo... Nie, blokada się zerwało. To by wyszedł. On ze spychem jeszcze jeździ. Wspomaganie to zabawa, jak, kurwa, jak samochodem teraz jedzie. A jak? Masz tak samo kolor. Takie same ciapki, kurwa, tylko ja mam naklejki. Dałem Rafałowi łyżkę, tur? Się na, tak wydaje. No bo to spawana samoróbka była, ten tur tak samo, przerobiony z MF-a 255, wiesz? No to kurwa. 700 kg waży ten tur. Tyle? No. A tu teraz?
kurwa nie. Jedziemy pod tira po skanie. No i taka sytuacja, proszę państwa. Jeden goni drugiego. O, Rafał już grzęźnie, kurwa, zobacz. No, przez pole nie potrzebuje. Będzie trzeba. Że przez pole nie, jak chuj nie, to będzie stał do... U, piona nie weszła. A, dygnął. Nie, to powinno być ok. To jest twardo. To jest tarawa, jest taka siła. Tak jest zakorzenione. Jest zbawiciel. No wyciągnę się, nie ma opcji. Ale czyściutka. Moja też jakieś taka była. Moja też taka czysta kiedyś była. Może i nie, szerzona wyszła, ale mi się chyba dzień było od blokady ujebała. I pójdę do koła. Jak pomaganie, jak w samochodzie? No ja jeżdżę. No i chyba teraz to już się upala z pługiem, nie? Upala przez zimę, to by już nie dawał. Dobra, to czepiamy póki widno. I linki w razie włożyłem takie krótkie. No ja mam, zobacz, taką wziąłem, nie? Damy radę. A jak? Zapnij od razu blokadę. Chyba trzeba browara dobrego wypić dzisiaj wieczorem po tym. A wiesz, tam przejeżdżałem, bo byłem na Dzikowej Poliu. Przejechałem tamten wzdłuż, tędy przejadę, wjechałem na suchutko z wierzchu, chłopie, a tu nagle pluł, nie? Czekaj. I człowieku wjechałem. I wiesz, normalnie patrzę pod koło, jedzie się, nie? A tu nagle chlup i dziękuję. Zasało jeszcze chuja bardziej, dziękuję, nie? Cofnij se. No u mnie nie mam bardzo jak przez ten rozdzielacz, bo muszę go przerobić. Słyszysz, Rafał? Włącz sobie na polowe biegi. Nie chcę zaskoczyć jebana, nie? Bo tak jak u mnie, kurwa. Chłopie, ten filmik 100 tysięcy wyświetleń będzie miał. Robiłem filmik z orania ogródka i przejechanie się po polu, nie? Tak. Jest? Dobra. Łogi na tłoki. Wiesz co? Szczepimy te dwie linki, spróbujemy mojego wyciągnąć bokiem. Jak wyjdzie mój, to go na dwie linki pociągniemy no, wtedy. Nie, żeby opaty, kurwa. No mamy dwie opaty. To spróbujemy może ciapka tu bokiem wyciągnąć, na dwie linki złączymy. I wtedy jak wyjdzie ciapek, to będzie 60 na 2 pójdzie. Dobra. Weź wycofaj. I z tej strony tutaj podjedź, żeby na wprost, ja złączę dwie linki, nie? Ciapka, pierwsza tą 60 wyciągnę. No wyciągniemy ciapkę, to wtedy 60 na 2. Nie wyciągniesz go, jego to trzeba tam ciągnąć. Tam to nie pociągniesz, gdzie tam pociągniesz? W życiu, to trzeba go tyłem, bo on na pługu się zapadł. Ale mówię ci, on już wychodził elegancko, bo ten, bo co? No mówię ci. Ja pierdzielę, ale akcja. Ciapek drugi z turem Rafała. Kurna, trzyma go na tym pługu. O! Dawaj. Dawaj jeszcze, próbuj!
to dobra, dawaj. Idź tam dalej, ja ci będę komunikował. Po malutku niech idzie do przodu. Powoli, trochę. Powoli dawaj. Jasiek już jest tutaj, żona. No dawaj. Gdzie to jak on tym MTZ-em to szybko przyleci? Hop! Stop! Niech szarpnie trochę. Szarpnij! Dobra, chuj, nie. Ciągnij to. Ciągnij, no. Dawa! Patrz, jak on kurwa wychodzi do tego. Jeszcze, jeszcze. Dobra, poszedł. Jest, dobra. Stop! Dawaj to, kurwa. Jaki chuj? Poczekaj. O, chuj. Chuja. A szarpnij go jeszcze, łapę ciągniemy. Szarpnij go jeszcze. Nie wiem, coś tam. To? Dobra. Musi przestawić. Ale go trzymało, jebałem ten pół. Uważaj na rękę, nie. Dobra, nie! Stop! Cofnij do tyłu trochę! Dobra! Trzeba przepinać to co, 60 i będziemy 65. Próbować. Jak ja przyjedzie MTZ. Masz tego bolca, żeby ci nie zginął. Czekaj, odpalę. Trzeba mniejszą wziąć. Tą grubą zostawić i tyle. I tą grubą weźmiemy. No mówię. Tą wyjmij. Wyjmiemy. Dawaj, ciągnij. Kurwa, takie akcje to jeszcze chyba w życiu nie było. Nie było. Będziemy się, jesteś świadczy, więc... Czekaj, ja nie mam rozprędu tu. No. Za tą grubą linką zapiąłem siebie. No. Te kurwa dziewczątka nie wyrwą. No. Delikatnie co. Żeby nie było kurwa. Ktoś jeszcze... A moment, żeś przyjechał. Kurwa, taka akcja. Kurwa, taka akcja. A my to 17 się chłopie, powiem. Siedzimy zdrowo. Dawaj tą linkę. Dobra, ale gdzie, czekaj, ten bolet on wziął chyba. Żeby my tego wszystkiego tutaj postawię, położę na razie. Nie wiem, spróbujemy to tym, nie? To mnie? Wyciągarką? No to próbuj, bo będzie... Dobra, to spróbuj wyciągarką. No. Wyciągarką będzie powoli, nie będzie szarpał. Pierdoli tak sobie rąk podkład. No tak. Bez racji. Tam kurde nie objak. Ty, tylko żeby my nie składali z dwóch części 60. Pedro, masz te bolec? Ja ten swój to wziąłem sobie. O, przepraszam! Tak mówisz? Hajdą! Zegarek!
Masz. Targaj! Reżyser! Kurwa, nic nie widać! Dobra, 60 wyszła! O kurwa! Ale masło! Ja pierdolę, ty! Zobacz, chłopie, po kolano! Jak tu Boguś będzie jechał agregatem, to... Nie było jak... Nie wyszło z ciapkami ruskim, czy coś... Pojęcie, że kołami też się chyba się zdał, wiesz? Tutaj, wiesz, za ziemię się zaparło i... No, w ziemię, chłopie, idzie! Boję się, że teraz będziemy pługiem, będzie pługo orał też, wiesz, trzeba będzie go trochę wyciągnąć i dopiero pługo odczepić, nie? Tak, no. Bo pług zasiądzie tak. I wiesz, zatopi pług całkowicie. Ale już też, nie? Ale wyjdzie. Ja mam ten jeden bolec. Czasem nie, że ja mam, miałem bolec ten, w ciągniku ten schowałem jeden, czekaj. Ten mój? Ten jeden, no. I mam... Musiał wyciągać. To niezłe oranie podwórka. Jasiek, dobra morda, wpadł MTZ-em i poszło wyciągarką. Dziesiąta nawet nie pierło. Ja pierdolę. Tyle mogę powiedzieć, powiem wam. Ja szykam długo. Bateria wpadła. Pamiątka na całe życie, powiem wam. Jest godzina 20. 3 godziny trzeba było się męczyć. Masakra. Znowu nas goni z tyłu. Ciapek nigdy tak nie siedział, nigdy. Tak to jest, jak się ma ciapka, kurwa, albo 60 i bez średniego napędu. Nic nie zrobi sobie za to. Dobra. Kończymy, pozdrawiam was, trzymajcie się.